Cześć, od 10 grudnia gram tylko w Cyberpunka i gra mnie mega pochłonęła, spędziłem w niej już 35 godzin, co jak na mnie jest to bardzo dużo i bawię się świetnie, pokazałem wam na kanale także kilka testów jak gra działa na tanim komputerze za około 1000 zł i radziła ona sobie dosyć dobrze na ustawieniach ultra w otwartym mieście podczas jazdy, gdzie wydaje mi się, że gra wymaga wtedy najwięcej od sprzętu, mieliśmy około 20-25 klatek. Więc naprawdę spoko wynik, no jednak jeśli byśmy zmniejszyli te ustawienia na przykład na średnie, no to mielibyśmy już 40, więc jak najbardziej gra była grywalna. Jednak wczoraj natknąłem się na bardzo fajny artykuł, ktoś to udostępnił na grupce związanej z Cyberpunkiem i mianowicie... Twój komputer to ziemniak? Ten program pozwoli zyskać więcej klatek w Cyberpunk 2077. No oczywiście mocno mnie to przyciągnęło, bo chwytliwy tytuł. I na samym starcie już chcę powiedzieć, że nie jest to mój artykuł, a należy on do pana Mariusza Chybiaka. I nie jestem autorem tego programu ani pomysłu. Jednak nagrywam ten film, aby może dotrzeć do większej ilości osób lub do moich widzów, bo te filmy o Cyberpunku naprawdę fajne wyświetlenia robiły i będzie to tylko prezentacja możliwości. A jednak przeczytajmy sobie chociaż wstęp do tego artykułu. Cyberpunk 2077 nie jest łaskawy dla naszych komputerów, a w szczególności dla karty graficznej. Cóż, gra z najlepszą grafiką 2020 roku według rankingów raczej nie będzie oszczędzać GPU. Optymalizacja nie jest najgorsza i oczywiście zgadzam się z tym. Optymalizacja jest nawet bardzo dobra, bo na komputerze za 1000 zł jesteśmy w stanie komfortowo grać. Ale wiemy, że gra działa mizernie na starszych sprzętach. No, bardzo możliwe. Ale wiemy, że gra działa mizernie na starszych sprzętach. Tutaj może pomóc program, który może zwiększyć liczbę klatek nawet o 30. No, brzmi to bardzo zachęcająco, oczywiście nie będziemy czytać całego tego artykułu, jednak zostawię wam link w komentarzu, abyście mogli sobie zobaczyć. Okej, i tak właściwie najważniejsze pytanie, a co zmienia ten program? Właściwie sam nie wiem. Po uruchomieniu go z grą nie zauważyłem żadnych zmian. Nie widzę żadnej różnicy w grafice, a w wydajności owszem. Nawet tutaj sam autor, pan Mariusz, wspomina, że nie wiadomo co zmienia ten program. Gdzieś tutaj było tak napisane, zaraz to znajdę. Nigdzie nie mamy podanej pełnej oficjalnej rozpiski, co zmienia optymalizer. Możemy jednak znaleźć pliki. Okej, czyli w plikach coś się zmieniło, jednak jeśli chodzi o wygląd samej gry, no niezbyt. Przynajmniej według mnie. Oczywiście jest tutaj film, zakładam, że autora, jest to zagraniczny film, dosyć rozbudowany. Więc też polecam się zapoznać z nim. Jednak pokrótce, po prostu pobierzmy ten program. Tutaj mamy specjalny link, pobieramy, to malutko waży, więc szybko się pobierze. O, już się pobrało. Otwieramy to oczywiście WinRarem. Tutaj mam już przygotowany folder z grą, najlepiej sobie to tutaj wrzucić, żeby wszystko było czytelne. Ja to wcześniej wrzuciłem, dlatego mam zamień pliki w miejscu docelowym. No, ja to zrobię, żeby wam zademonstrować, jak to wszystko się odbywa. Odpalamy program, jest to po prostu aplikacja, więc my nic nie musimy tutaj robić, ten program zrobi za nas wszystko. I mamy tutaj do dyspozycji kilka trybów. Max Boost, ten nas na pewno interesuje, więc my go za chwilę klikniemy, jednak zwróćcie uwagę, że jest też coś takiego jak reset do tych pierwotnych ustawień, więc nic straconego. Klikamy Max Boost, no i widzicie, że program już załatwił za nas całą robotę. Jednak sprawdźmy, jakie są wyniki w grze. Nie bez powodu też odpaliłem swój film, żebyście mogli zobaczyć, że podczas jazdy samochodem po mieście było około 20-25 klatek. Zobaczmy, ile będzie teraz. I widzimy się po krótkim cięciu, jak już uruchomię grę. Okej, jesteśmy już w grze. Ja wam jeszcze dla formalności pokażę ustawienia graficzne, żeby mieć pewność, że są one na ultra. Gdzie to jest? Grafika ultra. Ja tutaj poza polem widzenia, które dałem na 100%, a domyślnie jest na 80%, nic nie zmieniłem. Wszystko tutaj mamy na maksymalne ustawienia. Tutaj jest wysokie, ponieważ nie ma ustawienia ultra, a gdzie jest ultra, tam jest odpalone ultra. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to także jest Full HD. Limit klatek oczywiście wyłączony.
No i odpaliłem ten sam etap gry, wczytałem tego samego save'a i mamy około 36 klatek, gdzie wcześniej mieliśmy 20-25, więc wzrost jest naprawdę zauważalny. A zwróćcie uwagę na obraz, ja tutaj nie widzę praktycznie żadnej różnicy. Oczywiście samochody, jak widać, dalej się potrafią powoli doczytywać. No ale poza tym ja nie zauważyłem zbyt wielkiej różnicy. Więc jak widzicie, boost FPS-ów jest dosyć spory, jednak najważniejsze jest to, że klatki stały się bardziej stabilne. Ja grając na ustawieniach średnich prywatnie, no miałem około 40 FPS-ów, jednak potrafiły zdarzyć się dropy raz na kilka minut do 10-15 klatek, co naprawdę było czuć takie rwanie ekranu, a teraz jest płynna rozgrywka i tych dropów praktycznie nie ma, więc naprawdę program na ogromny plus. Jeszcze na koniec odpalimy sobie może inne ustawienia graficzne, na przykład wysokie, i zobaczymy, jaka tutaj będzie różnica. No mamy 42 FPS, więc także naprawdę fajnie. I już w ramach pożegnania podkreślę po raz kolejny, nie ja jestem autorem tego programu, jednak fajnie będzie go promować dalej. Trzymajcie się, cześć!